witam. Dzisiaj porozmawiam o Itachim, osobiście mojej ulubionej postaci, ale też bardzo lubianej przez większość widzów Naruto. Zapraszam. Tak jak już powiedziałem, Itachi jest moją ulubioną postacią, ale nie zawsze tak było. Na samym początku, gdy go poznałem, szczerze nienawidziłem tej postaci. Wtedy był dla mnie chorym człowiekiem, który z niewiadomych powodów zabił cały swój klan, a oszczędził tylko braciszka, przez który ten popadł w nienawiść i dążył tylko do jego śmierci. A więc czemu moja opinia o nim zmieniła się o 180 stopni? Przedstawię wam moje odczucia co do tej postaci. Oglądałem to anime dawno temu, dlatego też niektórych wątków mogę nie pamiętać i poprawcie mnie jeśli się mylę, ale zdaje mi się, że pierwszy raz gdy go zobaczyliśmy, walczył razem z Kisame przeciwko Kakashiemu, a w sumie Kurenai i Gajowi. Wtedy już pokazał trochę swoich umiejętności i okrucieństwo w stosunku Kakashiego, gdy powiesił go na krzyżu i raz po raz dźgał go coraz bardziej kataną. W tamtym momencie czułem do niego straszną niechęć, w końcu uwielbiałem Kakashiego, a tu przychodzi jakiś emo brat Sasuke i mi ukochanego kaszalota katuje, no nie fajnie. Następnie spotkaliśmy go niedługo później, gdy znów pokazał swoje złe oblicze. Potraktował wtedy swojego brata jak kompletnego śmiecia. Mało go nie zabił i złapał go w straszne genjutsu, gdzie pokazał mu ponownie traumę z dzieciństwa. Widok pozabijanych klanowiczów i śmierć jego rodziców. Było to niewątpliwie okrutne, nawet jeśli nie lubiłem strasznie Sasuke w tamtym momencie. Tutaj niestety kończy się moja pamięć jeśli chodzi o pierwsze Naruto. Zupełnie nie pamiętam żadnych więcej akcji z nim w roli głównej, jeśli pominąć tylko wspomnienia Sasuke o tamtym dniu, w którym była masakra jego klanu. To akurat pojawiało się wiele razy. Jednak jeśli chodzi o Shippuden, to zadziało się tam coś wspaniałego. Raz po raz zaczęto nam pokazywać Akatsuki. Coraz więcej dowiadywaliśmy się o samej organizacji, jak i ich członkach, w tym też oczywiście o Itachim. Ciekawe, zaczęliśmy poznawać go z tej cieplejszej strony. Okazywało się nawet, że ma on jakiekolwiek uczucia poza tymi złymi. W głupiej walce, w której walczył on i jego partner Juzo Biwa z Yagurą, było wyraźnie widać, że ten przejął się, gdy sojusznik umierał, a nawet użył Amaterasu, żeby pozbyć się problematycznego Jinchuriki. Takich sytuacji było więcej. Poziom sympatii do tej postaci zwiększał się praktycznie za każdym razem, gdy go widzieliśmy. Okazywały się wtedy nowe wspomnienia, czy też nowe fakty o nim, takie jak to, że nie był on tak naprawdę w stanie zabić swojego brata, bo tak mocno go kochał, czy to, że bardzo nie chciał zabijać swoich rodziców, ale jego ojciec go do tego przekonał, wiedząc, że ten nie robił tego do końca z własnej woli. Oglądaliśmy po raz kolejny to samo wspomnienie, ale z innej perspektywy. Gdy okazało się, że Itachi płakał po całej masakrze, zrobiło mi się go naprawdę żal. Było mi go strasznie szkoda i z automatu polubiłem go, na początku nawet o tym nie wiedząc. Dostaliśmy też dużo wspomnień z dzieciństwa o nim i Sasuke, gdy ten był dla niego wzorem do naśladowania. Chciał z nim ćwiczyć, niestety ten nigdy nie miał na to czasu. Poznaliśmy znaczenie puknięcia w czoło, co jak się później okazało miało bardzo duże znaczenie i stało się bardzo ciekawym symbolem. Ogólnie dostaliśmy to, czego nie doświadczaliśmy w bieżącej akcji. Szczęśliwego Itachiego, uśmiechniętego o czystym sercu i wielkiej miłości do brata. Piękna sprawa. Ciekawe było też jego zrozumienie świata. Widzieliśmy jego wspomnienia, w których zabił pierwszą osobę. Był on pośród trupów i właśnie tam zrozumiał, czym jest życie i tym się kierował przez własne. Wychowywał się w czasie wielkiej wojny pomiędzy krajami, dlatego też śmierć od początku miała z nim dużo wspólnego. Stąd też mamy kolejny symbol – kruka. Fascynująca była też jego relacja z starszym przyjacielem Shisui. Obydwaj byli bardzo wykwalifikowanymi osobami i oglądało się to po prostu świetnie. Shisui uczący Itachiego, rozmawiający o sprawach, których nie powstydziłby się nawet dorosły. Dzięki temu mogliśmy dostrzec inteligencję na bardzo wysokim poziomie jednego i drugiego. Także umiejętności w walce zostały nam zaprezentowane już jako dzieci, co spotęgowało radość z oglądania tak ciekawych epizodów. Ich walka z Anbu jest bardzo wciągająca mimo tego, że to dopiero początek ich życia, a już są na poziomie dużo wyższym niż jakiś genin. Fajne jest też to, że Shisui traktował zawsze Itachiego jak swojego młodszego brata i pewnie dlatego to Itachi chciał swojego zawsze chronić, obchodzi się z nim tak, jak właśnie jego przyjaciel z nim. Okej, przedstawiłem wam główne sprawy charakteru, jak się zachowywał i jak myślał Itachi, co czuł.
gdy już się go polubiło, zaczęło się też zauważyć jego mocne strony w walce. I tutaj przechodzimy do tego, za co my widzowie kochamy tą postać. Więc zacznijmy od początku jego życia. Tak jak mówiłem niedawno, Shisui go nauczał, co samo w sobie powinno o czymś świadczyć. Już jako małe dziecko, które dopiero przebudziło Sharingana, był w stanie pokonać członka Anbu. I tak jak już było to w jego stylu, zrobił to ze spokojem i gdy przeciwnik myślał, że już ma go w garści, okazało się, że sam wpadł w jego pułapkę, a Itachi stał i po prostu czekał. To było epickie. Cała kwintesencja tej postaci, opanowanie i wysokie umiejętności. Wielokrotnie było mówiono, że Itachi nawet w swoim klanie jest bardzo mocny, co było widać już od najmłodszych lat. W końcu w wieku 7 lat ukończył akademię, będąc jednocześnie najlepszym uczniem. Rok później dostał misję ochrony Daimyo Ognia, w której niestety zginął Tenma Izumo i właśnie wtedy Itachi przebudził Sharingana, którego zresztą opanował jeszcze w tym samym roku. 2 lata po tym fakcie zdał egzamin na Chunina i rok później dołączył do Anbu. Stał się podwójnym szpiegiem, starając się, aby Hiruzen i Rada Konohy była w stanie rozwiązać narastający konflikt pomiędzy jego klanem a resztą wioski. Jak to się skończyło, sami wiemy. Zanim jednak to się stało, Itachi już miał świadomość, że nie da się zaprowadzić pokoju, a próba Shisuiego użycia Koto Amatsukami na liderach klanu Uchiha nie powiodła się przez Danzo, który zabrał mu oko. Drugie oko Shisui podarował właśnie Itachiemu i popełnił samobójstwo, co spowodowało, że Itachi przebudził Mangekyou Sharingana. Jego umiejętności były nieraz nam pokazane, chociażby wtedy, gdy Orochimaru próbował z nim walczyć, a ten bez problemu złapał go w genjutsu i odciął jego dłoń, gdy ten chciał mu zagrozić. Inaczej było w stosunku do Kisame, gdy ten był prawie pewien, że go pokona, a w rzeczywistości nawet dobrze go nie drasnął, bo Itachi ciągle kontrolował sytuację. Walka z młodszym bratem była też niczego sobie. Było tam wiele taijutsu, ninjutsu, genjutsu i Susano. Świetne umiejętności, jeszcze lepiej wykorzystane, wiele elementów zaskoczenia. Potrafił mimo nieuleczalnej choroby i bycia wyczerpanym stawić czoła Sasuke, a nawet zapieczętować jego przeklętą pieczęć. Jak się później okazało, Itachi tak naprawdę podłożył się Sasuke, bo wkrótce i tak by umarł przez przedtem wymienioną chorobę. I wydawałoby się, że to na tyle, a jak się okazało, to wcale nie. Wyszło na to, że to Itachi wszystko zaplanował. Całe życie Sasuke do tej pory było tak naprawdę manipulowane, aby ten stał się na tyle silny, żeby przewyższyć Itachiego. To właśnie w tym momencie poznajemy cały geniusz tej postaci. Nawet po śmierci okazało się, że jest w stanie coś zrobić. Zapieczętował w oku Sasuke Amaterasu, że Madara nie był w stanie się do niego zbliżyć. A to jeszcze nie wszystko. Itachi na wojnie został wskrzeszony. Jak się później okazało, walczył on u boku Nagato przeciwko Naruto i Killerowi B. A niedługo później stanął po stronie Naruto, wyzwalając się spod kontroli Kabuto, wcześniej zapieczętowanym w Naruto krukiem. Rozumiecie to? On to wszystko przewidział, spodziewał się, że tak się stanie, wyzwolił się z sideł i pomógł przyjacielowi swojego brata. W dodatku zdołał zapieczętować Nagato. Oczywiście sam tego wszystkiego nie zrobił, jednak musicie przyznać, że było to epickie zagranie. Najlepsze jest to, że to jeszcze nie koniec. Odszukał on Kabuto wraz z Sasuke i użył na nim Izanami, zmuszając go do zmiany swoich decyzji, do dezaktywowania Edo Tensei. Jeden człowiek zmienił losy całej wojny, pomagając Naruto i spółce na zmniejszenie przeciwników z kilkudziesięciu do 2. W dodatku pożegnał się z Sasuke odpowiednio, wyznając mu swoje uczucia. Podsumowując, Itachi to postać wielce fascynująca. Bardzo tajemnicza na początku, nastawiona niby wrogo do świata, a jednak wraz z poznawaniem go coraz bardziej okazuje się, że był bardzo uczuciową osobą. W dodatku był jeszcze strasznie silny, co my jako widzowie raczej doceniamy. Był postacią tragiczną, nie mającą dużego wyboru jeśli chodzi o jego życie. Musiał zrobić co było konieczne, przez to stając się osobą żyjącą w cieniu, przez wszystkich postrzeganą jako to zła. Najgorsze jest to, że postacie w tym uniwersum tak naprawdę nie mają nadal pojęcia jaki był i znaczna część ma go za przestępcę. A za co wy lubicie Itachiego lub nie lubicie? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!